Ile razy jadę ulicą Staropoznańską w kierunku Montew, tyle razy zastanawia mnie jedna sprawa. Kto zaprojektował i kto zatwierdził organizację ruchu na tej drodze? Skoro zgodnie z przepisami muszę stosować się do wszystkich znaków umieszczonych po prawej stronie drogi, to komu w tym miejscu mam ustąpić pierwszeństwa? Jaki baran umieścił tutaj ten znak? Nie ma żadnej podstawy prawnej do umieszczenia na końcu drogi rowerowej znaku A7 ustąp pierwszeństwa. Bo domyślam się, że ten znak, który wprowadza mnie w błąd, miał dotyczyć rowerzystów. Niestety jest to następny dowód, że inowrocławscy znakolodzy nie znają przepisów. Za co oni biorą pieniądze, pani starosto i panie prezydencie?